pochodzę z żydowskiego domu. Proszę pana, od prawie urodzenia w biedzie. Nie ubogi dom, ale biedny dom. Ojca mojego zabili, proszę pana, sąsiedzi. Sąsiedzi normalnie mieszkaliśmy na szprochu. Dziadek mój prowadził, proszę pana, to się mówi, karczma tam. Zajazd, oni to nazywali zajazd na szprochu. I tam normalnie chłopi jechali z tego, z Gwarki, tam gdzieś tam, bo to jest ten kierunek na Warkę. Przyszli, najedli się, napili się, proszę pana, i nie chcieli zapłacić. Więc ten dziadek, ja to powtarzam jeszcze chyba 100 razy, gdyby ten dziadek był mądry człowiek, wiedział, to jest noc, to było w styczniu, proszę pana, to by powiedział, idź się w jasną cholerę, panie, a nie wołałby mojego ojca. I co, sprowadziłeś pomoc i pakowali mu 6 kul. To żaden był, żaden pogrom, żaden absolutnie, tak jak panu mówi. No i co zawieźli, proszę pana, do Warszawy, wtedy panią furmanką, co jej tutaj, na następny dzień umarł. I do dnia dzisiejszego nawet nie wiem, gdzie grób jest ojca pani. Ja urodziłem się w 16 roku. A to mogło być, proszę pana, do 2 lata, to w 18. No. Moja mama to była bardzo porządna kobieta. Była zawsze patriotyczką i chciała, żeby ja i siostra, żebyśmy mieli szkołę, żebyśmy mieli pojęcia, proszę pana, o życiu. Pomimo, że w tym domu było wychowanie żydowskie, nie ortodoksyjne. To jest różnica między wychowaniem ortodoksyjnym a żydowskim. I bardzo mądra kobieta, proszę pana, i sama wychowała nas, proszę pana, mnie, siostra, bratu, rodził się już po śmierci ojca, miał, proszę pana, imię ojca, Dawid. Normalny żydowski dom, mama była krawcowa, cała klientela to była polska. W domu kuszerne. Nawet mowy nie było, proszę pana, jakimś takim jedzeniu niewłaściwym. Ale poza tym szkoła była. Wysyłała nas do szkoły, proszę pana, mnie i siostrę. Siostra skończyła 7 klas z wynikiem bardzo dobrym. Ja skończyłem, proszę pana, tak samo szkołę z wynikiem, proszę pana, dobrym. A otoczenie w ogóle żydowskie, to było takie, że to były panie normalni Żydzi. Postępowy, chodzi do Bożnicy, modlił się nie codziennie, tylko normalnie, tak jak się należy, rozumie pan? To w tym domu nie było różnicy. Polak, Żyd, Żyd, Polak. A jeżeli był wychowany w ortodoksyjnym domu u hasydów, to już pan co, goj, goj! Nie było żadnych, rozumie pan, rozmów absolutnie. To akurat ja miałem to szczęście, że byłem, proszę pana, wychowany w takim domu pozytywnym, ustosunkowanie do Polaków i nie tylko do Polaków, w ogóle do ludzkości bardzo dobrze i to wszystko to jest, jeżeli chodzi o moje wychowanie. Chodziłem do chederu, znałem doskonale, proszę pana, jidysz. Znam do dnia dzisiejszego, może pan ze mną rozmawiam i po jidysz tak samo jak po polsku, proszę pana. Mama była wdową, ale nie chciała wyjść do gra za mąż, nie chciała, żeby proszę pana, jakiś obcy mężczyzna przyszedł. I jak to się mówi, nie był w stosunku do jej dzieci, troje dzieci w porządku. Pani, nawet pan sobie nie wyobraża, jak panie, myśmy się kochali dzieci. W ogóle przychodzili, proszę pana, polskie dzieci do nas do domu, odrabiali sobie lekcje razem z siostrą, bo siostra moja była bardzo dobra uczennica, starsza ode mnie. I ja tak samo z tymi chłopakami, pani Janek Białek, Mnietek, proszę pana, Żętek i później jakiś Klimek, Jurzek, panie, w ogóle myśmy się chowali razem, Zwierzyńskie, tam nie było w ogóle mowy, panie, pomimo wszystko. To w Polsce, proszę pana, wie pan, żyło się bardzo dobrze, a szczególnie w tych małych miasteczkach. Był taki żydowski dom, cheder tak zwany, i tam oddali to na szkoły. Wtem, proszę pana, uczyliśmy się polskie i żydowskie dzieci. Thank you.
Wszystkich pamięta, wyliczy pan dokładnie. Pani Podemska, pani Kielarska, pani ta Dniewska, pan Piewnicki. Proszę pana, wszystkich pamiętam. Pan Marchocki, pan Piekarniak, pani. I jak ja ich lubiłem, jak oni mnie, proszę pana, lubili. Jak wróciłem z tego nieszczęścia do Góry Kalwarii, to koleżanka mojej siostry oddała mi zdjęcie szkolne, proszę pana, mam do dnia dzisiejszego. Koleżanki? Janka Ślązakówna, panie. Sabina Ślązakówna umarła jeszcze przed wojną. Później ta z Podlęża Rokicka, panie z tego, ze Szpruchu, z Wierzyńska, co nie ma pani Przybyszewska, jak to proszę? Może wszystkie to nie, ale pani jakieś 70% na pewno. Mieliśmy bardzo dobrych księży, wyjątkowo ojcowo do Góry Kalwarii. Mieliśmy księdza Kawińskiego, nazywał się Kawiński. Nie odróżniał, proszę pana, dzieci żydowskich od polskich. Jak doszedł tam do jakiejś ławki, jak tam wziął tam czy Janinka, czy tam Zosza, to dostał do Sury, czy tam do Lai. Dziecko. I kto chce, mówi, nie może siedzieć sobie podczas religii. Kto nie chce, może sobie wyjść. I tak samo inny raz się doszedł do mnie, Abramek, poklaska mnie pani. Lubiła mnie, bo byłem ładny chłopaczek. Młodzież wychowała się zupełnie kulturalnie. Były różne organizacje, proszę pana, tak żydowskie. Tak samo jak mieliśmy harcerz, soku, proszę pana. Później PPS. PPS, proszę pana, to była silna organizacja w Górze Kalwarii, PPS-aki. I narodowcy. To wszędzie byli ludzie dobrzy i byli ludzie, proszę pana, niedobrzy. Takie występy antyżydowskie przed wojną nie były takie mocne. Oni się nasilili w latach, proszę pana, 30. Ale do bójki nie doszło, bo mieliśmy wyjątkowego komendanta policji. Komendant policji nazywał się Janica Jan, czy Bolesław Jan, ale w każdym razie tak. Filozemita, mogę tak określić jako filozemita. Wtedy, kiedy był ta falanga, już wie pan podniosła po śmierci Piłsudskiego w latach 36-37, to już w ogóle przyjeżdżały do Góry Kalwarii grupy z Warki, z Otwocka, z Karczewia i tu robili hece, a komendant wyszedł i powiedział, proszę mi, mówi, stąd wyjść, bo dojdzie, mówi, do bójki, a ja, mówię, nie odpowiadam za was. No i zrobił wtedy, proszę pana, zebranie. Zebrał wszystkich, proszę pana, Żydów, takich mocnych, furmani, tragarze i tym podobne, no i między innymi radnych. I zrobił zebranie, powiedział tak, słuchajcie, macie się bronić. W razie, jak będzie falanga, przyjedzie skąd, to macie się bronić. Tylko macie wziąć tak, dobre gumy, dobre, mówi, kije, tylko broń Boże żelazne, broń Boże kajdanem, to, tego nie wolno wam. I brońcie się, a resztę, mówi, to się ja załatwię. I w Górze Kalwarii nie było żadnych akcesów, nigdy nie był żaden. Wyróżniła się od innych miast właśnie to, z powodu właśnie, że komendant policji był filozemita. Rybak Isak fryzjer, Laja, żona jego, Berek,
najstarszy syn. Dawid, to w Izraelu, te zdjęcia są z Izraela, bo on przeżył, on ma rodzinę w Izraelu. I to jest ta, jak ona się nazywała, widzisz, pan wyszedł, siostra ich. I to jest najmłodsza, Freindla, rybako. Tak, fajnie. To tylko mam jedno zdjęcie. Był taki fakt w Górze Kalwarii, że Żydówka brała mleko, bo oni mieli tutaj 4 krowy tam w tym kościół. Tam, no, administracja przy kościele mieli, proszę pana, 4 krowy mieli. No i później to mleko sprzedawały, tam Żydówka przychodziła codziennie, proszę pana, brała mleko od nich. No i w latach 30, proszę pana, 5, czy 6, czy 7, tego co panu nie powiem dokładnie, bo tam przecież nawet i nie byłem. Przyszedł taki pan, dosłownie z ten jędeci, ktoś tam do księdza, ksiądz nazywa się Sajny. Mówię, co to sprzedajesz, Żydówiesz, sprzedajesz mleko? Mówię, ja to mleko będę brał, mówię tak. A ksiądz niewiele się zastanawiając, mówi tak, komu ja mam sprzedać mleko, to ja wiem i proszę mi, mówię, stąd wyjść. I natychmiast ten sam ksiądz Sajny podczas okupacji przechowało się w górze, uciekło dwoje dzieci, żydowskie dzieci, dwoje tam. I ksiądz Sajny pomaga im, proszę pana, tam na dole, tam jak jest z kościoła, jak się wychodzi. I tam, proszę pana, tam sobie róbcie jakieś tam tego i te dzieci sobie porobi. Zaraz, proszę pana, wydali z tego zabony, wydali księdza i przyszła aresztowana. Góra Kalwaria wyróżniła się, proszę pana, od innych miast, że tu właśnie był cadyk. A mianowicie, tu do Góry Kalwarii przyjeżdżał, proszę pana, do cadyka chląd. Ja wtedy może miałem 12 lat, może 11, może więcej nie miałem. Proszę pana, i wyobraź pan sobie, że nie rabin nie wyszedł, nawet nie wyszedł, proszę pana, ze swojej siedziby rabin, nie wyszedł. A natomiast komendant policji razem z chlądem do rabina. Proszę pana, a wie pan, przyjęcie, rabin go przyjął serdecznie, przecież ja tam nie byłem, proszę pana. Mnie to tam, proszę pana, nikt przecież nie prosił. Przyjął go bardzo ładnie i co? On tylko mógł wypić herbatę u rabina. Mógł jeść, ale rabin, proszę pana, natomiast gdyby pojechał do Chlonda, to nic by nie mógł jeść. Jedną tylko herbatę mógłby wypić i to w szklance, proszę pana, bo to nie koszerne. Dziadek pan ze strony mamy miał kawałeczek, proszę pana, pola i proszę pana, trochę tak pomagałem dziadkowi i uczyłem się krawiectwa przy mamie, tam uczyłem się krawiectwa, proszę pana. Chodziłem do pracy, gdzieś tam ktoś potrzebował, tam to, tamto pomagałem i tak żyło się. W ogóle Żydzi i Polacy żyli bardzo dobrze ze sobą, panie Polacy byli bardzo zadowoleni. Przyjechali panie na targ ze swoimi produktami. Żydzi kupowali, wszystko mieli komu sprzedać. Żydzi byli bardzo zadowoleni, że mogli, rozumie pan, i kupić to taniej. To było wyjątkowe, dobre miasto. Nie wiem z jakiej racji, proszę pana, tak mówiłem panu, ponieważ ja nie chcę rzucać slogany, jestem człowiekiem wierzącym, dlatego mówię tak obiektywnie. To albo to jest, proszę pana, łaski Boga, czy z tej strony, czy z tej strony, ale w każdym bądź razie w Górze Kalwarii wyjątkowo mogę określić, że w Górze było wyjątkowo dobrze. Nawet podczas okupacji to mieliśmy burmistrza Niemca, który też był dobry w stosunku do Żydów. Jak miało być, proszę pana, wysiedlenie, dał znać pierw 2 miesiące i Żydzi mieli możliwości, proszę pana, uciec z Góry Kalwarii i przeszło 1000 Żydów jeszcze uciekło z Góry Kalwarii do wywózku, bo w Górze Kalwarii było przeszło 3000 Żydów, a tylko 2000 pani wjechało. Osiemnaście lat skończyłem. Pierwsza rejestracja.
skończyłem 21 lat, proszę pana, pobór. Proszę mnie, proszę pana, do magistratu, daje mi, proszę pana, tak, mam się zgłosić do komisji Pajtej, bo komisja przyjechała do Góry Kalwarii. I w szkole była ta komisja. Proszę pana, ta lekarz i tym podobnym. I normalnie staje tak jak każdy jeden, panie Polak, jak Janek Białek, jak Mietek Rzętek, jak proszę pana, tam pamiętam jeszcze nazwiska tam, senator. I normalnie, ja mówię, panie doktorze, ja proszę, jak jest możliwe, niech pan napisze, że ja chcę do kawalerii. On się tak na mnie patrzył, bo na ogół to proszę pana brali do piechoty. A ja chciałem, bo ja po prostu chciałem się wyróżnić, proszę pana, wie pan. Lubię konie po prostu. Lubię konie i do dnia dzisiejszego, proszę pana. Ja jak był jakieś tam zawody hipiczne, to wszystko pan zostawiłem i poszedł. I do dnia dzisiejszego. No jestem przecież, proszę pana, wiekam, jestem członkiem nawet Związku Polskich Kawalerzystów. Panie, lubiłem po prostu, nawet na targu nieraz chodziłem, panie, po targu widziałem, jak tam żyje panie z Polakami. No, Moszek, dam ci tam 6, a Moszek mówi za mało. Janek, dam ci 8, o, w ten sposób. I konier, proszę pana, ja lubiłem, no. No i tak i zapisał, proszę pana, później dostaję, proszę pana, karty powoli, mam się zgłosić, proszę pana, do Suwał, do ulicy, na ulicy taką i taką, 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckie. I pani i mama, i wszyscy byliśmy, mama trochę była nie bardzo, bo miała tych dzieci, proszę pana, jak to do kawalerii, to tam, proszę pana, poszedłem i zaraz pierwszego dnia odróżniłem się od innych pani tych, ponieważ pochodziłem z miasta, tam gdzie było wojsko. Znałem stopień, proszę pana, wojskowy. Umiałem już te ćwiczenia, to nie dokładnie. I od razu w pierwszej trójce, gdzieśmy szli pani od początku, to ja pani w pierwszej trójce. A wojsko to nazywali mnie Henryk, ponieważ ja się nazywałem po żydowsku Abraham Chaim. A Chaim to życie. A mnie tak przyszło do głowy, mówię, po co pan w wojsku ma nie wiedzieć, jakiś tam Abraham na co? To wie pan, tak człowiek myślał, to może logicznie, teraz to wiem, że logicznie myślałem, ale wtedy tak, no mam tak. I Heniek, proszę mnie nazwać. I tak od razu tak był w wojsku Heniek, od pierwszej chwili. I mam w książeczce wojskowie Heniek. Proszę pana, w każdym plutonie u nas w pułku, czy w każdym pułku, tego panu nie powiem, po 4 Żydów było w każdym szwadronie. 2 plutony były. Był pluton pierwszy i był pluton drugi. I szwadron, proszę pana. I były tak oficerowie, dowódca szwadronu, dowódca, proszę pana, plutonu, zastępca dowódcy plutonu, szef, proszę pana, szwadronu, zastępcy szefa, proszę pana, i tak się składało. I co, jeszcze był silny analfabetyzm w Polsce, proszę pana. I nasz pułk to liczył niecałe 400 osób. To mieliśmy chyba 35 osób, czy 37, co mieli po 7 klas szkoły powszechnej. A tak to przeważnie było 4 klasy, 2, proszę pana. I ja, proszę pana, byłem między tym, więc musieli mnie wziąć do szkoły, to jest co innego, to już nie było żadne faworyzowanie. Miałem 7 klas, więc musieli mnie wziąć, proszę pana, do tej pierwszej grupy, do szkoły podoficerskiej. Proszę pana, wszystko zależało od oficera. Ja miałem oficera, nazywał się Żaren Borys. On chyba był z pochodzenia Białoruś, ale przed wojną to nie było różnicy, panie, bo Białorusinie służyli i Niemcy służyli i wszyscy, to jest inna sprawa. I panie, on mnie tak lubił, że nawet pan sobie nie wyobraża. Nie, nawet pan co nie wybrał, pan mnie nie uwierzy, jak on mnie polubił od pierwszej chwili. Byłem przede wszystkim zdolny. Zdolny byłem. Ćwiczenia, pan, od razu skok, woltużerka, wszystko panie powiem. I to oni docenili to. A normalnie w wojsku to nie było, proszę pana, różnicy. Nie wolno było tam, żeby tam ty żyć. Zasadniczo nie wolno było, ale nie zdawało się, że to będę panu mówił. Same wojsko, same szkolenie, to tak teraz, a dawniej, to nawet dzień i noc nie ma porównania. Jak już byłem później zastępcą dowódcy plutonu, to miałem karabin, ręczny karabin maszynowy, 20-strzałowy, to panie, o, co to panie, o,
bo byłem dowódcą sekcji, rozumiem pan? Każdy dowódca sekcji miał karabin maszynowy. A co myśmy mieli, proszę pana, jakieś ciągi, uzbrojenie byłby, nie byli jakie, panie. Tylko patriotyzm był. Patriotyzm po prostu w narodzie był, proszę pana. Moimi kolegami, co miałem w wojsku, Byk Jan Polak, Zasiada Stanisław Polak, Wojca Bolesław Białolusz, a drugi Chocha, jak on miał na imię Chocha? Mikołaj, przyjaciel, takżeśmy się przyjaźnili i było dwóch Niemców, Zoller i brat. Oni z nami się nie kolegowali. Z nikim. 4 listopada poszliśmy do wojska w kawalerii. 6 tygodni byliśmy i później przysięga. I po przysiędze zaraz proszę pana szwadron szkoleniowy. Po skończeniu tej 6 czy 7 miesięcy proszę pana, tej szkoły podoficerskiej był podział. A do 1 szwadronu, do 2 szwadronu, do 3 i do 4. Co skończyli szkołę jako zastępcy tamtych tych podoficerów. A ja byłem pierwszy zastępca, proszę pana, bo polubili mnie tej strasznej, po którym umiałem, no co tam. Jeżeli chodzi pod względem szkolenia, wie pan, umiejętności, to ja byłem drugi, panie, w szwadronie. Pierwsze miejsce miałem Mastalarz, nazywał się Mastalarz z Warszawy, pierwsze miejsce, a ja drugie miejsce, proszę pana. Ale w ogóle od całości to miałem 17 lekatę, na ile na 65 osób nas było. Panie, mnie przedstawili jako wyróżniający się w wojsku, jako pod względem nie fizycznym, tylko w ogóle jako sprytny, do generała Rumla. O, to by pan, panie generale! Szwoleże, jeszcze nie byłem, nawet nie miałem stopni, panie generale, szwoleże, Price melduje na rozkaz. Patrzę, panie głośno, panie, mówimy, wszyscy zadowoleni. No i pytał się, skąd jestem, to tamto. Tak jest, panie generale. Nie było żadnego rabina. Do przysięgi przyszedł rabin. I przez cały szeńki czas, co byłem przy pana w wojsku, jako że pan żołnierz, przyjechał rabin z tego z Grodna. I 2 czy 3 razy ja go widziałem, proszę pana, i miał z nami, proszę pana, wykład, trzeba być panu dodanym, trzeba być panu, jak to się mówi, posłusznym i tym podobnym. Jest apel wieczorem. Wyznania Mojżeszowego, wystąp. Wyznania ewangelickie, wystąp. Wyznanie prawosławne, wystąp. Kto chce, chcesz, idź móc się. Tam miałem, każdy miał swoje miejsce, mógł iść. Nie chcesz, mógł stanąć razem, proszę pana, w szeregu i razem, proszę pana. Modlić się razem. Tam nie było do kościoła, tak w kościele, tylko było w niedzielę. Tylko na mszę rano, na 9. No ale był pan 2 lata w wojsku, w armii. Tak. To pan w synagodze w Suwałkach nie był? Jak to nie byłem? To kiedy pan chodził? A no w niedzielę normalnie, proszę pana. To też później nie, to później jeszcze chciałem. Pierwszy rok to tak, musiałem. Pierwszy rok nie mogłem się, proszę pana, wyróżnić. Ale w drugim roku to ja już umówiłem się z tym Borysem Żarynem. Panie poruczniku, mówię, ja tam nie będę chodził, mnie to nie interesuje. Ja mówię, wolę panie, pana Wisła, on miał konia, nazywał się Wisła. Ten mówi, ja wolę sobie panie Wisło, panie po tego pojeździć, nauczyć się dobrze jechać. I zezwolił. Jeżeli ktoś, proszę pana, nie chciał konsumować, to wie pan, musiał pisać specjalne podanie do Ministerstwa Obrony. Nie do pułku, tylko do ministerstwa i dostał zezwolenie i ministerstwo przysłało, że temu przysługuje dieta. Koszerne ma prawo iść na miasto, ale musiał się zmieścić, panie, w tym w okresie, żeby zdążył. Iść na miasto, zjeść obiad i wracać, że pan do tego, do służby. Ale musiał pan, jeżeli pan jadł to, co tak, inni, no to tak. Czasami i świnina trzeba było zjeść. Ja jadłem. Dla mnie to nie był problem, bo ja to w ogóle tak samo mówię, panie modlitwy, panie.
kiedy ranne stają zorze, tobie niebo, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. A człowiek, który bez miary, obsypany tymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił. Wiele śmierci popadli, co się wczoraj spać pokładli, myśmy się jeszcze obudzili, byśmy Ciebie, Boże, chwalili. Mój koń Arlekin. Arlekin. 7-letni, proszę pana, wałach. Koń, normalny koń, tak jak był w wojsku. Spokojny koń, dobry koń, proszę pana. Już na wiosnę w 1937 roku zaczęło się, proszę pan, w wojsku coś dziać. Myśmy jako żołnierze, czy myśmy nie byli wtajemniczeni, proszę pana, jakieś tam takie sprawy, co ja byłem oficerem, czy ja znam sztab, czy ja znam, proszę pana, już nie wolno było chodzić na przepustki. Jeżeli chodziłeś na przepustki, musi być uzasadnione, gdzie idziesz, po co idziesz. Nie można już było pisać do domu. Można było pisać, tylko trzeba było pisać po polsku wyłącznie. Zamiast czapki, proszę pana, musieliśmy nosić hełm. I zamiast do domu, to poszedłem, proszę pana, na wojnę. Normalna sprawa. No i później, proszę pana, wymarsz. Ja akurat nie trafiłem, w ten mój świat trafił w miejscowość Raczki. No i stamtąd później, proszę pana, 1 września. No i proszę pana, dzieliliśmy normalnie śniadanie. Podczas śniadania jest rozkaz, panie poruczyk Stryker, dowódca szwadronu. Apel, tak i tak, szwoleżerowie, tak i tak, patriotycznie. Niemcy uderzyli nas o 4 rano, uderzyli Suwałki, już były bombardowane. A myśmy słyszeli z Raczek do Suwałk, ja wiem, będzie że ze 30 kilometrów. Słyszeliśmy detonację, ale nikomu nie przyszło do głowy, że jest wojna. I on dopiero, proszę pana, mówi, już panie, wojna. No i zaraz na następny dzień, akurat nasz pluton wyznaczyli, proszę pana, na wypad do Prus Wschodnich. A w Prusach Wschodnich, ponieważ znałem niemiecki, to dowódca, proszę pana, trzyma mnie za rękę, bo on nie znał niemieckiego nic i musiałem tłumaczyć. I tak było, że doszliśmy, proszę pana, 7 kilometrów w miejscowości Reus w nocy. Szliśmy od Grajewa. Dowódca do mnie mówi, rotmistrz Chluziński, mówi, słuchaj trochę. On nawet nie mówił mi tam tylko po imieniu, on mnie lubił. Mówi, słuchaj tam, tłumacz im, że myśmy nie przyszli tutaj ich tam dlatego, tylko przyszliśmy ich wyzwolić, żeby panie byli Polacy, a żeby nie byli Niemcy, dlatego ten tak. No i mniej więcej ja mówię, haben Sie kein Heft, żeby się nie bali. Mir aus, alles frei. Wolność, freilich, alles frei. Że nasza walka to jest tylko dla nich. No i proszę pana, tam gdzieśmy chcieli zdobyć, to miejscowość żeśmy zdobyli. Bo tam, proszę pana, była tak zwana restauracja, taka słaba restauracja. Kantyna, widzisz, przypomniałem sobie. No i tam żeśmy dotarli. Tam, proszę pana, zginął mój pierwszy żołnierz. Miał na imię Wacław. Mówi, Wacek, mówi, nie chuj tak, nie bądź, on trzeba być panią odważny. I dostał kulę, proszę pana. Jeden zginął, panie, w tym na miejscu. I kapral Brudnowski został, proszę pana, ranny. Starszy szwoleżer, Życiński nazywał się, wrzucił granat. I on, proszę pan, był silny chłopak, wrzucił i tam robił się panika. I tam zginęło, proszę pana, kilka osób. I dopiero myśmy do środka. I ile tam było, zabraliśmy dwóch do niewoli. Oni nie wiedzieli o tym, że myśmy panie natarli. W ogóle tam nawet oni nawet o tym nie myśleli. Że... I byliśmy tam, proszę pana, i zaczęliśmy się zakwaterować. No i proszę pana, rozkaz z powrotem. To ja mówię do rotmistrza Chluzińskiego, mówię, panie rotmistrzu, mówię, co jest, mówię, idziemy naprzód, już mówię, w duchu, mamy takie, mówię, tyle tak, zadowolenie, wszyscy chłopcy idziemy, takie mamy rozkaz, mówię, jest wielkie jest przesilenie, że Niemcy mają takie, mówię, dużo, dużo więcej od nas
i musimy się, na rozkaz pułkownika Mileckiego, musimy się cofać. Bo konie nie mogli maszerować, bo bombardowanie było takie silne, że na każdym kroku Polska była tak bombardowana, pana z góry, że pan sobie nawet nie wyobraża. Wszystkie drogi były bombardowane, oni tak byli przygotowani wsi. Także myśmy tylko maszerowali nocami, bośmy szli na pomoc w Warszawę. I mieliśmy przejść przez Augustów w kierunku, proszę pana, tutaj bliżej, mieliśmy się dostać do Warszawy. No niestety, proszę pana, zastaliśmy tam w tym, Niemców zastaliśmy w tym Bolszewie. I zaczęła się, proszę pana, ta bitwa nieznana, bo w ogóle myśmy nie wiedzieli o tym, proszę pana, że to w ogóle tam wojsko jest. Taki żołnierz Niemiec spał w jakiejś sienie, to nie chronił go. I rotmistrz ten Ludziński wbił mu bagnet, proszę pana, ja tam ja miałem bić. I on, panie, uważa, że on lepiej to zrobi. I dobrze zrobił, bo on lepiej to zrobił jak ja. Bo tak ja zadrżałem cały, panie. I proszę pana, ten, co dostał bagnetem, zaczął chrapać. I ten, co był na warcie, usłyszał ją, dopiero panie wystrzelił i zrobił sobie tą bitwę. A ja byłem, proszę pana, ja wtedy miałem takiego mojego dowódcy bezpośrednio. On był z Warszawy, wachmistrz Erasm Gluszek. Ja jego, panie, ochraniałem, ponieważ ja miałem ten karabin 20-strzelowy. Normalnie i on został, proszę pana, dostał kulę. Albo kula, albo szrapnel, tutaj w ten pierwszy. Później ja też dostałem, panie, zostałem ranny, bo byłem ranny tutaj. Byłem tu w ręki, byłem ranny i tu zostałem, proszę pana, i straciłem przytomność. Ja się później obudziłem na następny dzień albo tego samego dnia u Geruli, na punkcie sanitarnym. Ale wiem, że proszę pana, w tym kierunku panie biłem. Wiem, że strzelałem, bo prawdopodobnie, że w karabinie tylko były te dwa, proszę pana, naboje były, bo tam przecież było dużo zabitych Niemców. Panie Henryku, tak. Wracam do początku. Tak. Mieszkał pan w Górze Kalwarii, tak. W której większość była Żydów, chyba tak. Więcej było Żydów. Jak pan sobie radę dał w tej Polsce po wojnie, w której tych Żydów nie ma? Proszę pana, bardzo źle. Proszę pana, przede wszystkim, jak przeżyłem, mniejszy musiałem, jak głowa musiała, że pan kombinować, żeby sobie znaleźć jakieś miejsce u nieznanych ludzi. Jestem u nieznanych ludzi, proszę pana, pomimo wszystko. Szukam, proszę pana, błagam, a zawsze pamiętałem o tym, że nazywam się Henryk, rozumie pan, Chaim, że to moje życie, to muszę, proszę pan, zupełnie w innym świecie, proszę pana. Ale ponieważ byłem postępowy, jak mówiłem panu, jak wróciłem, ani nie ma nikogo, tylko ta sąsiadka, ta matka tej mojej żony, pani Waszyleska, przyjęli mnie, rozumiem pan, oficjalnie, tak bardzo grzecznie, bardzo miło, wie pan. I ta Nojkowa, nazywał się Nojek, nazwisko, Jaroszówna, Zosia. Oj, Abramek wrócił, to już wie pan, oj, Abramek wrócił, wie pan, przyjęli mnie bardzo serdecznie, mnie lubili. W ogóle sąsiedzi na naszym podwórku lubili się, w ogóle nie było to. Ta Zosia, co ja panu mówię, to była najlepsza koleżanka mojej mamy. Wszelkie sekrety, co mało, to ona zawsze radziła się mamie, bani, wszystko tak. I to, rozumiem, panie, cała sprawa. I tak, a zawsze, proszę pana, i do dnia dzisiejszego, tak jak pan ze mną rozmawia, to ja jestem sam. Pomimo, mam żonę, mam wnuków, mam, proszę pana, mam żonę, miałem żonę, proszę pan, 40 lat żyliśmy, jak szczęśliwie, nie, żebyś pan wiedział, panie, myśmy wyjątkowe małżeństwo było, wyjątkowe dobre. Ona nie usłyszała przykre słowa, bo ja nie biorę pod uwagę, ja jestem daleko, proszę pana, z tego, od jakiejś tam, panie, nienawiści, taka rasa, człowiek, proszę pana, zostaje, człowiek jest ważny, a nie takie panie. Z rodziny przeżył stryj. Ojca brat. On trochę mnie powstrzymał, rozumie pan, wie pan. On mnie, a ja jemu, proszę pana. Bo myśmy się we dwóch, Price, tak samo on też Price, tak jak ja, proszę pana.
To nie jest, jak to się mówi, rzecz do opowiadania. To trzeba przeżyć. To jest głęboka sprawa. Mówię panu, ja nadal jestem sam. Okręcam się, kręcę się tu, tam, idę na miasto, proszę pana. Kłamałbym, gdybym powiedział, że nie jestem lubiany w Górze Kalwarii. Kłamał. Jestem lubiany, nie tylko, że szanowany, ale lubiany. Sąsiedzi, wszyscy panie, gdzie, kogo by się pan nie zapytał, każdy panu powie, że jest porządny człowiek. Bo o to się staram i staram się, proszę pana, i będę się starał do końca moich dni. No w tej chwili, proszę pana, przecież mam pani kochaną rodzinę, mam przecież o to pani, mam tyle wnuków, prawnuków, córka pani w domu, to wszystko jest pani. Widzi pan, jesteś pan u mnie w domu, no. Ale człowiek widzi, że jestem sam. Idę, już nie ma tych strulków, nie ma tych josków, nie ma tych, proszę pana, tych innych, z którymi się chowałem. Miałem mamę, miałem siostrę, wie pan, to jest cała sprawa. I to będzie do końca mojego życia, ale to nie świadczy o tym, że ja mogę zmienić świat. Świat jest taki, jaki jest. Bo ja będę wychowany, żebyś pan wiedział, ja jestem, będę chowany na żydowskim cmentarzu. Pomimo, że jestem ochrzczony, pomimo wszystko, proszę pana. Bo ja, pan, moja matka, moja, proszę pana, zginęła z racji tylko dlatego, że była Żydówką. Ona nikomu nic nie winna była. Siostra moja, brat mój, pan, cała rodzina, cała 30, proszę pana, 6 osób zginęły. Dlaczego ja mam zdradzić rodzinę? Przecież Pan Chrystus też, panie, przecież nie zmienił narodowość. Jeżeli ktoś zna pani religię, jeżeli ktoś, proszę pana, to on doskonale wie, że Chrystus, proszę pana, jest nadal w tym nie wyznania, ale jest w narodowości żydowskiej.